teraz nie byłaby to obchodzenie stulecia niepodległości, nie byłoby pełne, gdyby się czemuś nie poświęcili też uwagi I wojny światowej. Tutaj mam dla Państwa specjalny utwór. Napisał go ojciec, były dziennikarz z Kalisza, Kazimierz Ostoja-Gajewski, który posłał do powstania trzech synów młodych, 18, 20 lat, 22, i dwóch mu zginęło w dramatycznych okolicznościach, a jeden z nich był narzeczony mojej 15-letniej mamy, platonicznym, zginął na jej oczach ostatniego dnia powstania, kiedy Rosjanie nie dali obiecanej zasłony dymnej. I ten pan strasznie cierpi oczywiście po śmierci synów i napisał taki, pisał wiersze w latach 40. i 50. Bardzo jest przejmująca treść tego wiersza, że Warszawa płynie w twoich żyłach, krew moich dzieci. To jest do mojej muzyki. Ci powstańcy nazywali się z dzisiaj Gajewski, pseudonim Wiśnie, miał 18 lat. Leszek Gajewski, pseudonim Gromu, narzeczony mojej mamy, miał 22 lata. Bardzo bohaterscy chłopcy. Warszawa. Warszawa.